tytuł kursu, zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji. Moduł – dokumentacja z przebiegu inwentaryzacji. Temat – szkolenie przedinwentaryzacyjne, dokumenty dotyczące inwentaryzacji w drodze potwierdzenia SALT. Pamiętacie na pewno z poprzednich szkoleń, że obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji nakłada na jednostkę ustawa o rachunkowości. Ustawa ta zawiera jednak tylko ogólne postanowienia w zakresie inwentaryzacji. Rozdział 3 ustawy reguluje zagadnienia dotyczące częstotliwości, terminów przeprowadzenia oraz sposobów przeprowadzenia inwentaryzacji. Nie reguluje natomiast procedur związanych z organizacją i techniką przygotowania oraz przeprowadzenia inwentaryzacji. W związku z tym czynności techniczne, obowiązki komisji inwentaryzacyjnej, wzory druków do inwentaryzacji powinna regulować instrukcja inwentaryzacyjna. Przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji wiąże się z koniecznością sporządzenia wielu dokumentów. Ich rodzaj zależy oczywiście od różnych czynników, takich jak na przykład wielkość jednostki czy specyfika jej działalności. Ważne jest natomiast to, że dokumenty dotyczące przeprowadzanej inwentaryzacji powinny spełniać wymogi określone w ustawie o rachunkowości dla dowodów księgowych. Przypomnę więc, że metoda potwierdzenia prawidłowości SALT stosowana jest do inwentaryzowania aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, należności od odbiorców i innych kontrahentów, udzielonych pożyczek, zobowiązań, a także do składników aktywów stanowiących własność jednostki, lecz powierzchownych osobom trzecim. Jeżeli chodzi o inwentaryzację środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, to stan tych środków jest potwierdzany przez bank wyciągiem bankowym każdorazowo w przypadku zmiany stanu środków na danym rachunku, czyli w wyniku wpłat lub wypłat. Ale mimo to, na koniec roku obrotowego, bank wysyła z reguły do kontrahenta pisma informujące o wysokości środków posiadanych na rachunkach bankowych oraz o wysokości zaciągniętych kredytów. Zasadą jest, że z inicjatywą uzgodnienia stanów środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych występuje bank. W przypadku, gdyby bank nie przesłał odpowiedniego dokumentu informującego o stanie salda, jednostka powinna wystąpić z prośbą o potwierdzenie salda. Inwentaryzacji należności dokonuje się co do zasady drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Artykuł 26 ustępu 1 punkt 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z artykułem 26 ustęp 1 punkt 2 ustawy o rachunkowości inwentaryzacji należności dokonuje się drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Uzgodnienie sald wykonywane jest przez pracowników księgowości lub innych wyznaczonych pracowników. W przypadku trudnych spraw można powołać ekspertów. Proszę pamiętać, że stroną inicjującą potwierdzenie sald jest wierzyciel. Uzgodnienie sald może odbywać się w różnych formach, np. w formie pisemnej, na drukach ogólnie dostępnych. Może być również w drodze potwierdzenia na wydruku komputerowym, czy w drodze potwierdzenia teleksem lub telefaksem. Możliwa jest również forma telefoniczna, ale wówczas należy sporządzić notatkę z przeprowadzonej rozmowy. Jeżeli uzgodnienie SALT odbywa się w formie pisemnej, to wierzyciel wystawia 3 egzemplarze potwierdzenia SALT. Jeden egzemplarz zostaje w aktach jednostki, natomiast 2 są wysyłane listem poleconym do kontrahenta. Jeden wysyłany egzemplarz powinien wrócić do jednostki z potwierdzeniem lub wyjaśnieniem niezgodności. Generalnie można powiedzieć, że formularz potwierdzenia salda powinien zawierać kwotę salda, wskazanie strony winien lub ma, pieczątkę zakładu i podpisy osób upoważnionych, stwierdzenie potwierdzenia salda. Ponadto obok kwoty salda można załączyć specyfikację dowodów i kwot, z których to saldo wynika. Dołączona specyfikacja nierozliczonych faktur pozwoli sprawdzić wysokość salda, poprawić ewentualny błąd czy wskazać go kontrahentowi. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji należności metodą potwierdzenia SALT można sporządzić odpowiedni protokół.
protokole tym należy wyszczególnić wszystkie salda inwentaryzowane drogą potwierdzenia sald, wskazując m.in. numery wysyłanych potwierdzeń i daty ich otrzymania. W przypadku inwentaryzacji własnego majątku, który znajduje się poza terenem jednostki, należy wysłać do kontrahenta, któremu jednostka powierzyła swoje składniki, prośbę o potwierdzenie ich stanu. Proszę pamiętać, że to kontrahent, a nie jednostka, dokonuje inwentaryzacji tych składników za pomocą spisu z natury, po czym między podmiotami powinno nastąpić potwierdzenie sald drogą korespondencyjną. Potwierdzenie to sporządza się w formie pisemnej. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.